I to, że mogę z kimś drugim spędzić czas, a przede wszystkim bliżej, przybliżyć się do serca Boga, do serca Maryi. No i naszą babcię musimy spytać, jak babcia zachęci tych, którzy jeszcze nie mogą się zdecydować, czy pójść, czy nie pójść na pielgrzymkę? Taki przykład mówię, że skoro ja daję radę, to zapraszam wszystkich najmłodszych. No córka chodzi, jak warunki pozwolą. Wnuczek od technikum zaczął chodzić. Pierwszy rok technikum i poszedł na pielgrzymkę. No niestety wyjechał dalej. Ale no mówię, zapraszam, ale tak brak tej odwagi. I najważniejsze to, że jak już sobie powie, że nie dam rady, to samemu nie można powiedzieć. Tylko wykorzystać, czy dam radę, czy nie dam rady. No i chyba tyle. Zapraszam wszystkich, ale mówię, bo ja tak powiedziałam, że no pójdę ile mogę. Nie powiem, że muszę dojść. Tego słowa nigdy nie wypowiem. Muszę iść. Pójdzie, babcia pójdzie. No i tak codziennie po kroczku. Dzisiaj już miałam wracać, ale jednak zostaję. Dziękuję. Moi drodzy, już was mocno nie będę męczyć, bo już naprawdę, pewnie wam się już tęskni trochę do waszej grupy. Ale oczywiście, jak to w radiu, pozdrówcie swoich najbliższych. Pragnę pozdrowić swoich rodziców, mamę Bożenę, tatę Adama, swoją babcię Krystynę, całą najbliższą rodzinę, no i przede wszystkim księdza proboszcza Szczepana Pawluczuka z parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Krynce. No ja chciałam też swoje dzieci pozdrowić, córkę Magdalenę z dziećmi, z wnukami i córkę Barbarę, wszystkich przyjaciół i sąsiadów, bo bardzo jestem związana i życzę im powodzenia i na drugi rok przyjścia. Jeśli będę mogła, to jeszcze przyjdę razem z nimi. To nie wypowiem się. Pozdrawiam księdza proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie, księdza prałata Antoniego Pietruszkę. Pozdrawiam wszystkich moich parafian, a szczególnie pozdrawiam wszystkich pątników duchowych, którzy za nas się modlą, wszystkich chorych, cierpiących, przykutych do łóżka, którzy za nas ofiarują swoje cierpienie. Pozdrawiam najbliższych, rodzinę. Dziękuję serdecznie. A z niedzielnego poranka z Łagowa żegnają się z Państwem Artur Dernowski, który prowadził tę transmisję. Ania Kupińska, która jak zwykle na posterunku z aparatem i uwiecznia wszystko to, co się dzieje wokół nas, i ksiądz Krzysztof Pełka. Słyszymy się znowu o godzinie 15:20. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy. Dobra. Dzięki wielkie. Proszę wybaczyć, ja się nie wypowiem. Dobrze. Idealnie.